Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał i zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Zagrajmy w Medal of Honor Allied Assault. Kontynuujemy naszą misję, którą już zaczęliśmy w naszym poprzednim odcinku. Włączam stopper i jedziemy z tym koksem. Musimy teraz wejść do windy i zjechać na dół, aby można było w spokoju dokończyć misję. Taką misjonę. Ale zjebał. Ale ten szkaf to jeszcze gorzej zwalił. O, ja też zresztą składam. Okej, granatę. Aha, ale że granaty nie mogę wziąć, to mogę. To muszę. Muszę iść. Ops. A jednak cię zrobiłem w chuje. Ops, biegnie piesek. Spiedalaj, 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 spiedalaj. Dlatego właśnie nienawidzę psów w tej grze. I dlatego też chciałem go od początku już tam jak byłem po drugiej stronie tego tutaj przez ten tor, chciałem go zawalić. No, myślisz, żeby się schować. Nie ze mną te numery brudnego. Czy ty myślałeś, że dowiesz mnie? Okej, troszkę się może poskradamy. Chociaż znając, że się to nasze skradanie na chuja się zda. Zresztą jak zawsze. Podkładamy. Podkładamy einen Bomben, aby był jeden wielki rozpierdolon potem. Teraz do wieży sterowniczej. Ops. To nie to jest wieża sterownicza, ale chciałem... Ale chciałem akurat tutaj koniecznie wejść. I po jaja. I w głowę. Okej. Okay. I szybciutko do samochodu ciężarowy. To się akurat przyda, ta broń. Dobra, i wsiadamy. I zakończyliśmy tą misję. No i pora. Najbardziej nie wciesz tą misję chyba... Znaczy nie, przepraszam, nie najbardziej. No, nie no, może nie najbardziej, ale no, na pewno jedną z tych bardziej nie wciesz tych misji w ogóle w tej grze, więc... Trzeba tu piekielnie uważać, żeby wrogowie włączyli alarm, bo w tym momencie będziemy mieli zeszkę mówiąc przejebane. I to tak dość konkretnie. Ale jednocześnie mam też po raz pierwszy taką broń w tej grze, jak zwaną shotgun. Chyba. Szybki zapis się na pewno tutaj przyda. Bo będzie dość często on tutaj wykorzystywany. Okej.
możliwie jak najmniej szumu trzeba robić. Dlatego też, żeby zachować ten klimat, ja akurat postaram się możliwie wyłączyć. Żebyście i wy mogli się wczuć w ten zdeczka szpiegowski klimat. Tutaj nic nie ma. Nie, tutaj nie można ani jednego zawalić. Chyba. No chyba, że to się zabije. Jakiś... Hilfe, Conan! Chyba, że to się zrobi jakiś... No właśnie o tym mówię. Żeby tylko nie dać się... Alarm! Okej, okay, dobra, pierwsze zadanie mam tutaj, nie, wyżej, a tutaj będzie jedno z zadań. Czego drzesz japę? Okej, okay, mamy dane o nowym czołgu typu Tygrys. Nie, typ jakiś inny, ale... A, no chodzi generalnie o tych dysk. Okej, wejdźmy teraz troszkę wyżej. Ups! Ups! Też tutaj będziemy mogli wysłać fałszywy sygnał. Debila.
No i jako, że debili trzeba hejtować, a w tym razie zabijać, to... To tak też czynią. Czyż nie? Ten tutaj. Aha, już mi się to może taki, że to jakiś niemiecki świerszczyk. No. Dobra. Zapisujemy, sprawdzę czas 10 minut. Dobra, to jeszcze możemy chwileczkiem pograć ten odcinek. Zresztą to mówię trochę szybciej, bo i tak mnie nikt nie usłyszy. Dobra. Teraz znowu Tainos Agentos. Debil. Zamiast włączyć od razu alarm tutaj, czego nie będę pokazywał jak robić, bo nie jestem debilem. To... Debil. Najgorsze to, że jemu wypadło zdrowie. To był chyba zły pomysł. Dziwne wrażenie, że nie zauważyli jednej trudnej rzeczy. Że obok tutaj jest alarm. Znaczy ja się z tego powodu cieszę akurat, ale... Bo to znaczy, że ja za wszystkich mam po prostu intelektualnych półgłówków. Okej. Wódka sobie odcięta. Okej. Okej, zostały nam jeszcze właśnie te plany grupy. Grupę plan. Mamy akurat tak ewentualnie ładunki wybuchowe, chociaż o tym można ewentualnie tutaj w innym miejscu czołgi dozwolić, aczkolwiek to nie jest akurat jakoś zbytnio konieczne.
szybki zapis. Pierwszy chyba, który wpadł na pomysł, że trzeba... Trzeba armię włączyć. Leżą. Mamy wszystko. Ucieknij się i spotkaj z Manon. No, jakie coś mi przyszło. A to nic ważnego. Ale jako, że to jest akurat już mamy 16 minut mniej więcej. Także w tym momencie się pożegnam. Bo jako, że ucieczka do Manon będzie jaka przyjemna naturalnie. Więc to już wolę sobie zostawić na następny odcinek. Dziękuję wam za niego. Widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!